Witajcie moi drodzy już w 15 odcinku Szybkich Faktów, gdzie przedstawiam wam ciekawostki na temat uniwersum komiksowego, telewizyjnego The Walking Dead, ale także wszystko co w tym uniwersum jest powiązane, czyli Fear The Walking Dead, książki, gry czy też aktorzy. Za nami już finał 8 sezonu The Walking Dead, więc postanowiłem przedstawić wam ciekawe fakty na temat tego sezonu. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to możesz zostawić suba, żeby nie przegapić innych zombiastycznych materiałów, a brakuje jeszcze 150 osób, by nasza horda była pięciocyfrowa. Jeśli jesteście gotowi, to zaczynamy. Akcja 8 sezonu była wzorowana na komiksie między 115 a 126 zeszycie. Zastanawiacie się, ile osób zginęło podczas wojny z Neganem? Już wam mówię, prawie 64 członków milicji, czyli grupy, która została stworzona z Aleksandrii, Wzgórza i Królestwa. Oczywiście większość osób, które zginęły, były z Królestwa. We or they. One or the other. Cannot be. No! 130 członków z grupy złomiarzy, oczywiście wiemy przez kogo oni zginęli. Light it up, gents. Light it up now! Trzynastu członków ze Wzgórza, 10 członków z Aleksandrii. I najbardziej stratny na tej wojnie był oczywiście Negan, ponieważ podczas 8 sezonu zginęło prawie 412 zbawców. Więc kto jest straszniejszy, Rick czy Negan? Oraz 59 osób epizodycznych. Czyli podsumowując, podczas wielkiej wojny z Neganem w sezonie 8 zginęło aż 587 osób, co czyni go najbardziej krwawym sezonem w historii telewizyjnego uniwersum The Walking Dead. Przebija tym szósty sezon, gdzie zginęło 134 osoby, lecz nadal w szóstym sezonie zginęło najwięcej znanych nam postaci. W tym sezonie zginęły tylko dwie główne postacie, rozchodzi się o Carla i Simona oczywiście. Pierwszy odcinek 8 sezonu był setnym odcinkiem serialu The Walking Dead. Pierwsze 10 minut było stworzone na wzór pierwszego odcinka. Oficjalnie jest to ostatni sezon, który był prowadzony przez Scotta Gimpla. Od premiery 7 sezonu był też prowadzony konkurs, gdzie 4 szczęśliwców mogło zagrać zombiaka w setnym odcinku The Walking Dead. I ostatnie ciekawostki na dzisiaj. W ostatnim odcinku zostało potwierdzone, że Jadis ze złomowiska tak naprawdę nazywa się Ann. Aktorka Sydney Park, czyli serialowa Cindy, sprowadziła na plan swoich rodziców, by mogli zagrać oni ocalałych. Matka była z Oceanside, a ojciec był członkiem zbawców. Dziękuję, to by było już wszystko w tym odcinku. Jeśli odcinek wam się spodobał, to możecie zostawić łapkę w górę i zasubskrybować ten kanał po więcej zombiastycznego materiału. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć i życzę wam miłego dnia.